Przed meczem 28. kolejki PKO Ekstraklasy ŁKS okupował ostatnie miejsce w tabeli, a Radomiak był 10. To Zieloni byli faworytem tego starcia, ale jak się potem okazało, w Łodzi zawiedli. Do przerwy przegrywali 0-1 po golu Kaja Tejana. Tuż po przerwie wyrównał Żardel i wydawało się, że Radomianie są na dobrej drodze, aby osiągnąć w tym spotkaniu korzystny dla siebie rezultat. Potem było jednak już tylko gorzej. W 55. minucie drugiego gola w tym spotkaniu zdobył Tejan, a niedługo potem z boiska za drugą żółtą, a w konsekwencji czerwoną kartkę wyleciał Rafał Wolski. Na 3-1 podwyższył Engiel Hoti w 71. minucie. Już w doliczonym czasie gry bramkę kontaktową zdobył Guilherme Zimowski. Czasu na wyrównanie zabrakło i Radomiak ostatecznie przegrał z ŁKS-em 2-3. Mecz, który miał się zupełnie inaczej skończyć, bo nasz plan na grę był trochę zupełnie inny. To my chcieliśmy tą przestrzeń za linią obrony wykorzystać. Tymczasem to ŁKS nas wypunktował w taki sposób, w jaki my chcieliśmy wypunktować ich. Taka jest przewrotność tej piłki. Plan był zupełnie inny. Chcieliśmy dzisiaj ten mecz wygrać. Chcieliśmy w kontekście wczorajszego remisu Widzewa i Mielca dołączyć do tej grupy, która gra o te miejsca 7-9. Natomiast teraz skomplikowaliśmy jeszcze grę o utrzymanie i przed nami teraz piątek, ciężki mecz z Koroną, na który musimy się przygotować i w którym musimy się ustrzec z takich momentów, jak nam się zdarzyło w pierwszej połowie. Radomiak w dalszym ciągu ma na koncie 35 punktów i 8 oczek przewagi nad strefą spadkową w PKO Ekstraklasie.